Witam wszystkich na kanale One y Music i chcę Ci powiedzieć, żebyś nie kupował Focusrite Scarlett Solo, tylko dlatego, że istnieje Focusrite Scarlett 2. 2 interfejs, który dostałem za darmo od firmy Audiotech. Pozdrawiam, żeby nie było żadnego nieporozumienia, od razu im powiedziałem, że będę mówił samą prawdę. Nie mam zamiaru okomywać moich kochaniutkich widzów, także dzisiaj szczerze o czwartym pokoleniu Focusrite'a, no a w szczególności o Scarlett 2.2, 2, który aktualnie posiadam. Słyszycie mój głos przez cały ten film za pomocą właśnie tego interfejsu, plus mikrofonu SE. -2. 2200. Myślę, że nie muszę opowiadać o historii tego jak powstał Focusrite, jakby ta informacja jest zbędna, po co to komu, możecie sami to poczytać. Zresztą Focusrite w budżecie do 500 dolców jest chyba najbardziej popularnym interfejsem i mnie zawsze to denerwowało, bo ludzie polecali Focusrite solo. Solo jest pod każdym względem gorszy od niewiele droższego 2.2. ,2. Jak coś to porównanie mam, bo wymieniłem 5 interfejsów przez ostatnie 5 lat. Po prostu lubię nowy sprzęcik i mój poprzedni interfejs, Audient ID14, który kosztuje dokładnie tyle samo co ten Focusrite i to jest ta sama półka cenowa, więc mam do czego porównywać. Zacznijmy od frontowego panelu, który został zmieniony. Tutaj mamy 7 przycisków. Select, za pomocą którego możemy wybrać źródło, jedynka lub dwójka. Następnie mamy Phantom Power, czyli zasilanie naszego mikrofonu. Tak jakby to była dla Was tajemnica, to każdy mikrofon na XLR powinien mieć zasilanie Phantom Power. Tym zasilaniem możemy zasilić dwa przedwzmacniacze o bardzo niskim poziomie szumów. Ciekawostka w historii Focusrite to jest najcichszy przedwzmacniacz. Dodatkowo posiada on ogromny zakres wzmocnienia, czyli aż 69 dB. Dzięki temu bez dodatkowych wzmacniaczy będzie działać nawet Shure SM7B, który jest bardzo wymagającym mikrofonem pod względem właśnie wzmacniania. Następnie mamy przycisk Inst, Instrument, dzięki czemu możemy wybrać jakby działa Line czy Instrument. Line na przykład służy do podłączenia klawiatur albo innego sprzętu studyjnego, a tryb instrumentalny zamienia go w wejście Hi-Z, które akceptuje słabszy sygnał z przetworników gitar elektrycznych lub basów. W porównaniu do poprzedniej edycji 2.2 .2 jest to ogromna poprawa. Następny ciekawy przycisk to jest Auto, które działa tak, że mówicie do mikrofonu na tym poziomie, na którym macie zamiar mówić później przez 10 sekund i on sam ustawia Wam poziom odpowiedni gain. Dla mnie troszkę przycisk bezużyteczny, dla ludzi co są małpami i nie potrafią sami ustawić gainu i wysyłają mi później do miksu piosenki z przesterem, to jest świetne rozwiązanie, polecam. Teraz bardzo przydatna rzecz, przycisk Save. OK. Save chroni przed zniekształceniami, które są spowodowane skokiem poziomu wejściowego. Czyli kiedy jest przester, save powinien was ochronić. Jeden przycisk i większość problemów z przestarami rozwiązana. I następnie mamy totalnie zmienioną funkcję R. Działa ona w dwóch trybach. Tryb pierwszy to jest obecność powietrza, a drugi to jest powietrze plus drive, czyli saturacja. Teraz usłyszycie próbki głosu w tych trzech trybach. Wyłączony. Pierwszy tryb i drugi tryb. Zjedz więcej tych miękkich francuskich bułeczek i napisie herbaty. Zjedz więcej tych miękkich francuskich bułeczek i napisie herbaty. Zjedz więcej tych miękkich francuskich bułeczek i na herbaty. Zjedz więcej tych miękkich francuskich bułeczek i napisie herbaty. Możecie sobie ocenić sami, ja od siebie powiem, że ja cały czas teraz nagrywam na pierwszym trybie R, czyli obecność powietrza, dzięki czemu nie muszę później dodawać dużo góry na VST, mam to już zrobione analogowo przez Scarleta. No i ostatni przycisk, czyli Direct. Jeśli chcecie słyszeć siebie na żywo bez żadnych efektów, ale też bez latencji, możecie na luzie zrobić to za pomocą tego przycisku Direct Signal. Dźwięk będzie od razu szedł wam do słuchawek. Jak widzicie, tutaj wszystko ładnie wygląda, wszystko się świeci. Kiedy zmieniacie głośność mikrofonu, jest to zwizualizowane właśnie takim białym światłem. A kiedy jest odtwarzany jakiś dźwięk to wokół outputa jest taki fade od zielonego czyli cichego sygnału do pomarańczowego czyli mega głośnego. Chcę podkreślić, że porównałem jak grają moje monitory studyjne oraz słuchawki na równej połowie głośności na skarlecie. Oraz na moim poprzednim interfejsie Audient i muszę przyznać, że ewidentnie Scarlett gra głośniej. Może z tym interfejsem jest coś nie tak i szczerze do tego jestem skłonny, bo słuchawki dużo omowe grają tutaj mega cicho, choć nie powinno na papierze to są najlepsze prampy, ale w realu przynajmniej ten egzemplarz mój tak dobrze nie wypadł. Wklejam wam tutaj kawałek piosenki, która została całkowicie nagrana za pomocą też tego interfejsu. Możecie posłuchać, sami ocenić. Tak jak mówię, mega spodobał mi się tutaj przycisk Save i Air, więc podczas nagrywania te tryby były włączone. Ja zrzucę na głowę styl, oni w szoku są. budowali mi schody na sam szczyt, oni obok stoją. Basic problemy nazywa się paranoją nie uznany z tyle, nie jest pod kontrolą Je, siano w obrocie, teraz offline jest Zbiera się jak ja 5 lat temu, czy to offline To powie raperkowi, że czasami on zbyt obiń Puściłem nowe nuty na domu, ale to dobry jest Zanim przejdziemy do plusów i minusów, powiem jeszcze jedną ważną rzecz, właściwie to dwa osobne pokrętła do monitorów studyjnych, do outputu oraz do słuchawek to jest mega przydatne i tego nie było w poprzednim pokoleniu Solo. Co dla mnie w ogóle totalnie wykluczało możliwość kupienia tego interfejsu. W czwartym pokoleniu Scarlet każdy interfejs ma osobne pokrętło do słuchawek i do monitorów. Giga fajne. Dobra, zaczniemy więc od minusów. Pierwszy minusy w zasadzie to najważniejszy minus jedno, wyjście słuchawkowe. Czyli jeśli przyjdzie do Ciebie kumpel ze swoją parą słuchawek i chcecie razem ponagrywać coś słysząc siebie na żywo z tunem, efektami i tak dalej nie możecie tego zrobić bez przejściówek. Wiadomo, że z przejściówkami to wszystko można naprawić, no ale to nie to samo. Na przykład w audiencie, o, jest pod mini jacka i zwykłego. Ale tutaj swoją drogą też jest taki minus, że te słuchawki e, są regulowane jednym pokrętłem. Czyli jeśli macie słuchawki o różnej impedencji to Jedne będą ciche, drugie głośne. Drugi minus to jest to, że może brakować możliwości dodania większej ilości wejść i wyjść w porównaniu z innymi interfejsami w tej cenie. Brak tak zwanego optical input. No i samo to że niektórzy użytkownicy mogą oczekiwać więcej funkcji, na wbudowanych efektów czy routingu dźwięku na przykład. Koniec minusów, przechodzimy do plusów. Tryby R działają o wiele lepiej niż poprzedniej generacji. One dodają swój charakter i chcesz je kliknąć kiedy nagrywasz po prostu. Drugi plus to jest kompatybilność z urządzeniami. Tak naprawdę w tego Focusrite możesz do wszystkiego podpiąć. Eee, jak tam Apollo? Hmm? Dla ludzi co nie wiedzą, jeśli kupujesz Apollo, to kupujesz albo wersję na Maca, albo na Windowsa. W sensie no wersję USB, którą kupuje się do kompa, nie da się podpiąć do Maca w żaden sposób. Wersję Thunderbolt Apollo można podpiąć do kompa, jeśli masz wejście Thunderbolt, ale zazwyczaj nikt go nie ma w kompach. Także. No i najważniejsze to jest niski poziom szumów i dobre jakość preampu w porównaniu do wersji Solo. Jaki z tego wniosek? Prosty. Focus Ride Scarlet 2 i2 jest warte waszej uwagi. I naprawdę dobrze wypada na tle konkurencji. Tyle miałem do powiedzenia. Widzimy się w następnych filmach. Po Mix Mastering zapraszam na mojego Instagrama. Róbcie dobrą muzykę, słuchajcie dobrej muzyki. Trzymajcie się, siema!